Kochani, udało mi się przepisać 1/3 psałterza, czyli 50 psalmów, i pragnę się z wami podzielić tym doświadczeniem, nie po to, by się chwalić, ale bardziej, by być może jeszcze kogoś zainspirować. Jest taka akcja, jak już wiecie, 1W1, czyli jeden psalm za wszystkich, wszystkie psalmy za jednego. I w ramach tej akcji powstała taka mini akcja, Zostań skrybą, która polega, zaprasza do tego, by przepisywać psalm do swojego notatnika, czy na kartce, jak ja to robię. W dowolnym czasie można jeden psalm przepisać raz w tygodniu. Jest to niesamowite spotkanie ze Słowem Bożym. Być może przywykliśmy do różnych form modlitewnych. Przepisywanie Słowa Bożego daje nam ogromne możliwości nie tylko z lepszego zapamiętywania Słowa Bożego, ale również jakby oswajania, mentalizowania się z Nim, przyjmowania Go do swojego serca. I tutaj zobaczcie, że w tym przepisywaniu można być twórczy, można wykorzystywać różnego rodzaju grafikę, kolory, wielkość liter, prawda, układ, jakby wszystko jest do naszej dyspozycji po to, żeby przy tym słowie się bardziej zatrzymać. Ja w tym tygodniu rozważam psalm 15 i zobaczcie, zwróćmy uwagę na czasowniki tylko, prawda. Można zwrócić uwagę na pytanie i próbować przez cały tydzień odpowiedzieć. Metoda bardzo ciekawa, którą nazywam, że ona stanowi część tej wielkiej metody spotkania ze Słowem Bożym, którą na razie definiuję jako w słowie psalmoterapia. Dlaczego psalmoterapia? Bo rzeczywiście psalmy działają kojąco, uzdrawiająco, nie tylko na ten wymiar duchowy, religijny, ale również na ten wymiar ludzki, psychiczny. Psalmy odzwierciedlają gamę różnych uczuć, przeżyć, które my wszyscy przeżywamy. Od uwielbienia, zachwytu, wyrażenia ufności, do złości, niepokoju, pewnej obawy, trudności, być może tego nieradzenia sobie z tym, co do naszego życia przychodzi. Psalmy są bardzo różnorodne, bogate, dlatego myślę, że każdy w nich odnajdzie swoje różne doświadczenie. Leczą w tym wymiarze również ten wymiar teologiczny, ponieważ zobaczcie, to jest psalm 27. Pan światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Nie? W Piśmie Świętym niektórzy mówią, że jest blisko 365 określeń, nie bój się, nie lękaj. No jakby każdego dnia Słowo Boże chciało nas zachęcać do tej postawy ufności, prawda? Nie do bierności, ale do ufności. I te pisanie, przepisywanie Słowa Bożego daje nam inną perspektywę refleksji, myślenia o Słowie Bożym. Bardzo was zachęcam do tego, by podjąć to wyzwanie. W ramach właśnie tej większej akcji, jeden psalm za wszystkich, wszystkie psalmy za jednego, która, jak już wiecie, polega na tym, że dostajemy jeden psalm, który my się modlimy przez cały tydzień, i ten psalm w niedzielę zmieniamy na kolejny. Myślę, że to jest niesamowita szkoła modlitwy, szkoła uczenia się wytrwałości na modlitwie, być może szkoła pokory, bo czasem ktoś doświadczy, że zapomni, nie da rady, ale nie ma co się zniechęcać, trzeba iść do przodu i rzeczywiście dalej z tym Słowem Bożym obcować. Tutaj mamy psalm 42, piękny psalm. Złożyłem w Panu całą nadzieję, jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże, prawda? I kolejne psalmy, myślę, że jest to modlitwa dla nas wszystkich. Właśnie niekiedy myślimy sobie, że brewiarz, psalmy, Pismo Święte dla osób zaawansowanych. Nie, w tej akcji wiele osób daje świadectwo, że nigdy nie modliło się psalmami do tej pory. I teraz, kiedy się zaczynają nimi modlić, to rzeczywiście doświadczają takiej odnowy życia duchowego, wzmocnienia. No i mamy psalm 50. 1/3 psałterza. Jeszcze brakuje 100 psalmów i to będzie taki mój osobisty psałterz. Mam nadzieję, że również Ty stworzysz Twój psałterz, a wraz z nim będą rzeczywiście zapisane w Twoim sercu piękne doświadczenia duchowe i owoce życia w wierze. Tego Tobie i sobie życzę. Szczęść Boże!